Zakończyliśmy sezon tenisowy. Jeszcze tenisiści z drugiej, trzeciej setki walczą w turniejach ITF-owskich o prawo gry w eliminacjach do Australian Open, które w styczniu pokażemy. Czas więc na to, żeby podsumować to, co wydarzyło się w ostatnich kilkunastu miesiącach. Wręczymy dziś nagrody dla najlepszych i najgorszych zawodników tego sezonu. W kategorii tenisista roku moim zdaniem nie może być wątpliwości. U panów Rafa Nadal, dwa szlemy, zresztą tymi szlemami on podzielił się w tym roku z Dżokowiczem, ale dwa szlemy, Puchar Davisa, półfinał Wimbledonu, finał Australian Open. Teraz kończy sezon jako lider, zresztą 200. tydzień na stołku lidera kręci 6. pozycja w historii. No tutaj nie widzę za bardzo możliwości, żeby kogoś przed Rafą postawić, natomiast u pań zdecydowaną zwycięzczynią w mojej klasyfikacji w tej kategorii jest Ashleigh Barty. Pierwszy szlem, rekordowe wyniki we wszystkich turniejach wielkoszlemowych, czyli poprawiła wszystkie najlepsze swoje osiągnięcia w tym sezonie, no i wygranie tego turnieju mistrzyni w Shenzhen, tam pobiła rekord z kolei, jeżeli chodzi o zarobione pieniądze, to jest rekord damsko-męski, akurat ja ostrożnie do tego podchodzę, no ale zarobiła najwięcej na przestrzeni kilku dni i zrobiła to zasłużenie. Rafa, absolutnie tak, tu nie ma co do tego dyskusji. Z Ashleigh Barty mógłbym lekko polemizować, ale też z drugiej strony kontrkandydatki nie ma, która by konsystent taki zachowała przez cały rok, czyli grała na tym poziomie, bo Bianca Andreescu, którą doceniamy i jest moją osobistą faworytką do kolejnych sezonów, do zdobywania tego tytułu. Ona mało grała. Dosyć. Ona mało grała, jak już grała, to grała dobrze, ale rzeczywiście były kontuzje, więc musimy poczekać przynajmniej rok na to, żeby zobaczyć, jak ten poziom jej się ustabilizuje. I tu Ashleigh Barty rzeczywiście, no, miała kilka dołków, ale Roland Garros, w to nikt nie wierzył. Ja myślę, że to był taki argument, który przeważył i wszystkie te kontrargumenty zdusił w zarodku właśnie, że ona wygrała w Paryżu, gdzie nikt jej nie przewidywał, nawet do ćwierćfinału, dlatego że ona nie jest zawodniczką urodzoną na korcie ziemnym i tego kortu raczej unika. Więc tutaj Ashleigh Barty tak, nadal bezsprzecznie, bezapelacyjnie, bohater tego sezonu. Krótko mówiąc, zgoda. Krótko mówiąc, pełna zgoda, tak. W tej kategorii mam nadzieję, Lechu, że się trochę pospieramy, bo tak jak kandydatura, a raczej nagroda w mojej klasyfikacji dla Huberta Hurkacza nie budzi wątpliwości i zastrzeżeń, bo tak naprawdę najpoważniejszym rywalem na polskim podwórku dla Huberta był Łukasz Kubot, ale u Łukasza w szlemach w tym roku bywało różnie, nie przebił takiej bariery ćwierćfinału, chyba dwie ćwiartki i dwa razy trzecia runda. To jak na Łukasza, jak na jego klasę, to wciąż tenisista czołowej dziesiątki. Duży niedosyt, więc ja stawiam tutaj zdecydowanie na Hurkacza. Wygrany tytuł po 37 latach Polak wraca na pierwsze miejsce w turnieju, jako zwycięzca turnieju ATP w Winston-Salem. Awans w rankingu i taka bardzo fajna pozycja w czwartej dziesiątce, która już prawie daje rozstawienie w turniejach wielkoszlemowych, a daje rozstawienie w 250-kach i czuję, że Hubert będzie tylko rósł. No, wiele zwycięstw z bardzo wartościowymi zawodnikami. Pokonał Thiema, Nishikoriego, urwał seta Dżokowiczowi, urwał seta Zwieriewowi. Fajnie grał w turniejach wielkoszlemowych. To jeszcze nie były drugie tygodnie, ale to były bardzo fajne występy. Natomiast druga kandydatka, czyli u pań, tutaj sprawa ważyła się u mnie między Igą Świątek a Magdą Linet. Przysiadłem dłużej, pomyślałem, przeanalizowałem. Stawiam na Magdę. Stawiam na Magdę Linet, bo ona zrobiła bardzo fajny awans. Ona też wygrała turniej w Bronxie. Ona wygrała 8 meczów z zawodniczkami czołowej 50, prawie 20 z zawodniczkami z setki. Grała więcej od Igi, stąd miała więcej pola do popisu. Natomiast uważam, że niewiele wskazywało na to, że osiągnie takie wyniki w tym sezonie. Wiadomo, że pewnie pod względem potencjału od Igi możemy oczekiwać nieco więcej, ale to był sezon Magdy Linet. No dobrze, to teraz jeżeli chodzi o panów, to Hurkacz jest numerem jeden, jeżeli chodzi o statystyki, o papier. Bo rzeczywiście dostał się w strefę, gdzie się gra łatwiej. Zarobił 1 200 000.
w dolarach to jest naprawdę już coś. To świadczy o tym, że jest zawodowcem pełną gębą, bo to też się liczy. Że oni po to grają, żeby mieć z czego żyć. Ale dla mnie większym takim, nie tyle bohaterem, co człowiekiem wykonującym ciężką pracę, takim trochę człowiekiem żelaza, jest jednak Majszak. Bo jeżeli będzie łatwiejszy wybór, jeżeli Majszak dotrze w rewiry, gdzie jest Hurkacz, o ile dotrze. Natomiast 180 zaczynał, teraz miał prawo myśleć o zakończeniu sezonu w Serce, nie udało się, bo tam chyba 101 czy 102 tak, jest. Tak. Ale grywał w Szlemach. Grywał w Szlemach, tak, dał nam dużo radości i obaj doskonale wiemy, jak ciężką, mozolną pracę trzeba wykonać z poziomu 200-180, żeby do setki wejść, żeby w końcu się dochrapać do tego miejsca, gdzie można grać bez łaski, jak to się mówi kolokwialnie, a więc łapać się do tych turniejów, które wymieniałeś w związku z Hurkaczem. I to troszeczkę przeważyło szale, dlatego że Hurkacz, z całym szacunkiem dla jego formy, przygotowania i podejścia, już ma łatwo. No niestety Majszak jest jeszcze na drodze mocno wyboisty. Łatwo jak łatwo, Tsitsipas. No tak, ale wiemy dobrze, czekaj, wiemy dobrze. Bilans dodatni w turniejach dużej rangi, 25 zwycięstw, 24 porażki. Wiemy dobrze, że grasz... Czuję już, że nie ulegniesz. Grasz ze śmietanką i miksujesz się z nimi. Jesteś już człowiekiem, z którym się liczą, to już nie jest taki przypadkowy człowiek, którego ktoś lekceważy, i grając wiele, wiele tygodni w tym towarzystwie, jak mawia klasyk, nie ma szansy, żeby czegoś nie wygrać. Cofnę się o ćwierć wieku do czasów, kiedy na świecie panowały turnieje satelitarne. 30 dni zmagań, żeby wygrać jeden punkt, mogłeś przegrać jeden przypadkowy mecz i 30 dni pracować, brzydko mówiąc, za frajer po prostu, bo nie dostałeś żadnego punktu, zabrakło ci punktów tak zwanych cyrkuitowych. Ty wiesz, że Goran Prpić, który był 10 na świecie, on się cofnął do Challengera, do satelity 25 tysięcy na Chorwacji, żeby potrenować przed Rolandem i przegrał w pierwszej rundzie. Rozumiem, po czym doszedł do ćwierćfinału, wielkiego szlemu. Uważam, że to, o czym mówisz, że pogodziłaby nas większa liczba kategorii, bo wydaje mi się, że Hubert Hurkacz musi być polskim tenisistą roku z racji dokonań, bo liczy się to, co w gablocie. Nie, u Kamila Majszaka w gablocie niewiele przybyło. Natomiast gdybyśmy stworzyli kategorię, której nie ma, największy postęp, być może wtedy karty byłyby mocniejsze. Postęp. Na razie chcesz mnie ograć Jobkiem, więc to mnie trochę martwi. Waletem znaczy się. Postęp to jedno, ale Hurkacz bezapelacyjnie, tak jak powiedziałeś, na papierze wszystko, od punktów, pieniędzy, statystyk, jest numerem jeden, bo tam jest, to jest jego święte miejsce. Natomiast jeżeli chodzi o tą ciężką pracę, ten pot, krew i łzy, jak to nazywamy często, to tutaj Majszaka wysuwam delikatnie przed Hurkacza. Miejmy nadzieję, że on tam się w te rejony dostanie, wtedy będzie nam łatwiej porównywać obu. Kobiety? Bo widzę, że doszło do pierwszych sporów i... Kobiety to tak. Spróbujmy się zamknąć w godzinie. Powiem ci tak, z sympatią, sentymentem darzę Igę, bo miałem wiele, wiele okazji z nią i na jednym korcie przebywać i była podstawową zawodniczką mojej reprezentacji do lat 14, kiedyś, która wywalczyła srebrny medal na Mistrzostwach Europy drużynowych. I znam dziewczynę, wiem, jak jest pracowica, wiem, jaka to jest skala talentu, ale tutaj... Rok 2019. Tak, ale tutaj Magdalinet, tu się z tobą zgadzam, bo ja nie przypuszczałem, że w tym wieku, po tylu latach ciężkiej pracy, bo Magda to jest taki troszkę wyrobnik, ona nie ma super talentu. Tak, ona nie ma super talentu do tenisa, ona ma piekielny talent do pracy, bo to jest ważne, to niektórzy mówią, ale ma technikę. No okej, technika to jedno, jak nie będziesz miał talentu do pracy, żelaznych nóg i stalowego płuca, to nic nie zdziałasz. Dla mnie kamieniem milowym był tegoroczny Roland Garros, przegrana z Halep, ale nie przegrana z Halep, tak jak to się stało z Igą w następnej rundzie. Ten mecz dużo pokazał, jak wiele brakuje. Mm. Natomiast może nie wszyscy pamiętają, że przed Igą Halep grała z Linet. I to był ciężki, trzygodzinny, bo może nawet ponad bój, gdzie Magda przełamała granicę tej niewiary w to, że może z najlepszymi grać na równi. Tam była walka, tam zabrakło dwóch detali. Ja pamiętam ten mecz, bo byłem świadkiem naocznym tego meczu i dwa woleje źle zagrane taktycznie mogły odwrócić losy tego spotkania. I jestem przekonany, że gdyby Linet grała ze Świątek w następnej rundzie, Świątek grałoby się łatwiej ze względu na presję, ale nie wygrałaby wtedy z Linet, bo Linet już urosła po tym meczu, co pokazywała potem z tygodnia na tydzień. I urosła nam zawodniczka, 403 jest na zakończenie sezonu, tak. Więc to jest po prostu najlepszy dowód, że dziewczyna
przeszła ten jeden krok dalej i jest w towarzystwie tych najlepszych i nie boi się z nikim grać, nie będzie się bała z nikim grać na pełen gwizdek. Do tej pory miałem wrażenie, że ten potencjał gdzieś tam sobie gdzieś siedział pod kolanami przy ziemi, a na meczu z Halep to wszystko eksplodowało i ona nabrała wiary. To jest tak jak maratończyk. Maratończycy mają swoje powiedzenie. Po 30 kilometrze, jak zaczniesz biec, to wtedy pokazujesz, jak jesteś mocny. I to samo tyczy się Linety. I tutaj jest pełna zgoda. Świątek w przyszłym roku, miejmy nadzieję, że też wyskoczy do pierwszej 50 i wtedy będziemy mieli 1:1 porównanie. Mam nadzieję, że tak będzie.